lustra przeznaczenia. Damian, Marcin i Kuba przeszli przez portal, nie wiedząc, co ich czeka po drugiej stronie. Jasne światło oślepiło ich na moment, a gdy ich oczy przyzwyczaiły się do otaczającego ich nowego świata, zrozumieli, że trafili do zupełnie innej rzeczywistości. Ich ciało wydawało się lżejsze, a ziemia pod ich stopami drgała, jakby skrywała jakąś tajemniczą energię. Powietrze pachniało dziwnie, mieszanką obcego metalu i roślin, których nigdy wcześniej nie widzieli. Tuż przed nimi wznosiła się gigantyczna, starożytna forteca, zbudowana z czarnego kamienia, którego struktura wydawała się zmieniać w zależności od tego, jak na nią patrzyli. W jej centrum znajdowały się złowieszcze wrota, na których wyryte były symbole obcej cywilizacji, przypominające te, które spotkali wcześniej. Nie mieli wątpliwości, to miejsce kryło klucz do zrozumienia, dlaczego znaleźli się w tej rzeczywistości. Gdy zbliżyli się do fortecy, nagle ziemia zatrzęsła się mocniej, a z wnętrza budowli wydobył się potężny, przerażający ryk. Z mroku wyłoniła się gigantyczna bestia, jakiej nigdy wcześniej nie widzieli. Stwór o ciele przypominającym mechaniczne części, a jednocześnie tętniący organicznym życiem. Każdy jego krok powodował drganie ziemi, a jego oczy płonęły czerwienią. To nie jest zwykłe stworzenie, powiedział Damian, próbując uspokoić oddech. To obrońca tej fortecy. Chroni coś, coś, co musi być dla nas ważne. Marcin, zawsze gotowy do walki, zacisnął pięści, ale Kuba złapał go za ramię. Nie mamy szans na bezpośrednią konfrontację. Musimy myśleć, jak dostać się do środka i unieszkodliwić to coś inaczej. Damian spojrzał w stronę wrót. Może ten mechaniczny stwór nie jest naszą jedyną przeszkodą. Wrota są zamknięte, a my nie mamy pojęcia, jak je otworzyć. Ale czuję, że to nie przypadek, że tu jesteśmy. Nagle, za rogu jednej z ruin fortecy, wyłoniła się postać. Stara, przygarbiona istota, której twarz pokryta była wieloma bliznami. W ręku trzymała długi kostur, a jej oczy błyszczały złowrogim światłem. Szukałem was, powiedział starzec ochrypłym głosem. Nie jesteście pierwszymi, którzy próbują zdobyć tajemnicę zaginionej ziemi, ale być może jesteście ostatnimi. Jeśli chcecie przeżyć, musicie mnie słuchać. Damian, Marcin i Kuba spojrzeli na siebie. Kim jesteś? Zapytał Kuba, nie mogąc ukryć nieufności. Nazywajcie mnie strażnikiem. Znam sekrety tej fortecy. Stwór, który widzicie, to jedynie narzędzie starych władców, którzy rządzili tym światem tysiące lat temu, ale wiem, jak przejść obok niego niezauważonym. Dlaczego nam pomagasz? Zapytał Marcin. Bo wy jesteście wybrani, odpowiedział strażnik. Macie coś, czego inni przed wami nie mieli. Wolną wolę i nieograniczoną determinację. Ale pamiętajcie, każdy wybór ma swoje konsekwencje. Jeśli otworzycie te wrota, odkryjecie tajemnicę, która może zniszczyć was lub was wyzwolić. Damian spojrzał na fortecę i stwora, który wciąż czaił się w cieniu. Nie było już odwrotu. Musieli zaufać strażnikowi. Razem pod jego przewodnictwem zaczęli poruszać się cicho i ostrożnie, podchodząc do wrót. Jednak ich misja nie była tak prosta, jak się wydawało. W samej fortecy kryło się więcej niebezpieczeństw niż tylko mechaniczny strażnik. Czekały na nich iluzje, które atakowały ich umysły, potwory, które wychodziły z cieni i zagadki, które zmuszały ich do działania na granicy wytrzymałości. W końcu dotarli do wrót. Damian, Marcin i Kuba zrozumieli, że teraz wszystko zależy od nich. Gdy tylko dotknęli drzwi, wrota zaczęły otwierać się powoli, ukazując blask, który oślepił ich na moment. W środku czekało ich coś, czego się nie spodziewali. Nie skarb, nie tajemnica, ale lustro. W lustrze odbijały się nie tylko ich twarze, ale także ich przyszłości. Wszystkie możliwe scenariusze, które mogły ich spotkać. Każdy wybór, każda decyzja prowadziła do innego losu. I wtedy usłyszeli głos, który wybrzmiał w ich umysłach. Czy jesteście gotowi zaakceptować odpowiedzialność za przyszłość? Każdy krok, każda decyzja prowadzi was w inną stronę. Wybierzcie mądrze. Strażnik zniknął, pozostawiając ich samych z lustrami. Wiedzieli, że teraz muszą wybrać. Coś, co zmieni ich losy i losy całego wszechświata na zawsze. Na koniec, jeśli podobała wam się dzisiejsza opowieść, nie zapomnijcie zostawić lajka, napisać komentarza i subskrybować nasz kanał. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze więcej fascynujących historii.
Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży po zaginionej ziemi. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne niezwykłe tajemnice.